Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie dotyczącym pielęgnacji domowej z automasażem twarzy. Dzisiaj zaprezentuję poranną pielęgnację twarzy łączoną z masażem liftingującym. Ja swoją pielęgnację opieram głównie na dogłębnym nawilżaniu skóry i robię to za pomocą bardzo dobrych produktów marki Biologique Recherche. To jest francuska marka oraz stymuluje moją skórę masażem, stymuluje jej naturalne procesy regeneracyjne. Na pewno wiele osób chodzi na siłownię i dba o skórę ciała, ćwicząc intensywnie, natomiast zapominamy o skórze twarzy, która również wymaga ćwiczeń. I dzisiaj pokażę właśnie takie ćwiczenia, które możecie sobie zrobić samodzielnie w domu, codziennie rano, przed położeniem produktów pielęgnacyjnych, przed położeniem makijażu. Jeśli wzmocnicie swoje mięśnie, będziecie dbać o ich kondycję, będą one bardzo dobrym rusztowaniem dla Waszej skóry. Także rozpoczniemy sobie dzisiaj oczywiście od nałożenia mleczka na umytą skórę. Mleczko może być z linii dotleniającej Biologique Recherche, mleczko Vipo 2. Ja używam akurat Light U do skóry mieszanej. Są to mleczka, które doskonale nadają się do masażu twarzy, ponieważ zawierają dużo olej roślinnych. I rozpoczynamy od podbródka. Niwelujemy podwójny podbródek kciukami do środka. Taki dosyć mocny ucisk. Powtórzeń możecie zrobić tyle, ile macie czasu. Może to być 5, może to być 10 powtórzeń. Później przesuwamy sobie po linii żuchwy owal twarzy. Wzmacniamy tymi palcami. I przyciskamy troszeczkę przy kątach żuchwy, tutaj są przyczepy, rozluźniamy mięśnie, one są często napięte, akurat te mięśnie, żwaczy. Przyciskamy. Kolejnym ruchem będzie unoszenie policzków, mięsień śmiechowy, mięsień policzkowy i mięsień jarzmowy, tutaj też mięsień kącików ust. Więc składamy sobie tak palce, przykładamy i unosimy policzek. Ten ruch świetnie unosi policzki, wzmacnia mięśnie. To samo robimy na drugą stronę. Głównie kciukiem, tutaj natomiast ugniatamy. I później robimy to obustronnie. Tutaj niwelujemy sobie gruzdy nosowo-wargowe. Kolejnym ruchem będą ruchy wokół oczu i tutaj przykładamy sobie dwa palce, na przykład serdeczny i środkowy, aby nie rozciągać skóry, natomiast dwoma palcami, na przykład wskazujący i środkowy, przesuwamy do środka z takim dociskiem dość mocnym. Tutaj niwelujemy zmarszczki wokół oczu. Możemy też zrobić to na powiece górnej, tylko troszkę delikatniej. Dwoma palcami lub jednym, jak Wam wygodniej. Teraz mięsień marszczący brwi, to jest dosyć silny mięsień i często nam się robi tutaj ta zmarszczka lwia, więc przykładamy również dwa palce i
Kolejnymi dwoma drugiej ręki rozluźniamy ten mięsień. Mocny docisk i tutaj do przyczepu, czyli tutaj do linii włosów. Mocno tak rozciągamy, czyli rozluźniamy, aby pozbyć się tej zmarszczki lwiej, zapobiegać jej powstawaniu. Tutaj możemy zrobić też taki ruch zgniatający tą zmarszczkę i także unieść brwi. To już tymi palcami, otwierające takie oko, otwieramy oko tym ruchem. Następnie mięsień czołowy gładzimy. Dosyć też mocny nacisk, głęboki. Schodzimy sobie. I teraz robimy ruchy oklepywania, czyli takie ruchy dwoma rękoma. Oklepujemy policzki. I po drugiej stronie. Możemy zrobić też ruch fortepianowy, czyli musimy sobie tą rękę troszeczkę gimnastyki przenieść na ten policzek i palcami podnosimy policzek. Takim ruchem fortepianowym. To samo na drugą stronę. I na koniec ruch wyciszający, wygładzający na całej twarzy. Zmywamy mleczko. Ja następnie nakładam lotion P50. Ja używam go codziennie, to jest ten lotion złuszczający, odnawiający skórę. On też przywraca odpowiednie pH skórze i daje nam też lepszą wchłanialność kolejnych preparatów. Czyli ruchami pompującymi, okolice oczu również. Ja na dzień stosuję serum Elastin. To jest serum z elastyną i z kwasem hialuronowym. Jest to serum nawilżające i napinające skórę. Na dzień właśnie lubię takie produkty, które też ładnie napinają, ujędrniają. Nakładamy także na okolice oczu. To serum akurat jest przeznaczone też do tej wrażliwej i delikatnej strefy. Takimi ruchami wgniatającymi. Gdy serum nam już się dobrze wchłonie, nakładamy krem. Ja na dzień nakładam krem również z elastyną morską. To jest krem bardzo lekki, taki przeciwzmarszczkowy, nawilżający. Jest to krem z linii równoważącej, czyli z tej takiej podstawowej linii. Jeśli rozpoczynacie swoją przygodę z Biologic Research, to będzie to dobry krem na początek pielęgnacji. On oprócz właśnie tej elastyny zawiera wyciągi roślinne i wyciąg z żywych drożdży. On bardzo ładnie odżywia skórę, rewitalizuje i daje taki efekt rozświetlonej, zdrowej cery. Teraz można nałożyć podkład, korektor i jesteśmy gotowe do pracy.